Ponownie w mojej części ogrodu, w której znajdują się kompostowniki, ale tym razem nie o kompoście, a o borniku będę mówił. Obornik, który jest doskonałym nawozem, znakomitym nawozem naturalnym, który dostarcza naszej glebie zarówno azot, potas, fosfor, wapń, wiele cennych składników, mineralnych, a także mikroorganizmy. Mikroorganizmy, które są bardzo ważne, ma bogatą florę bakteryjną. W związku z tym obornik stosowany powinien być w naszych ogrodach naprzemiennie z kompostem. Ja u siebie stosowałem zarówno kozi obornik, koński obornik, krowi obornik i powiem tak, tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście kurzy ma więcej azotu, owczy ma sporo także azotu, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, żeby mieć obornik. W związku z tym trzeba się rozejrzeć w swojej okolicy i zobaczyć, jakie mamy źródła tego obornika. Czy to będzie obora, czy to będzie stadnina końska, a może hodowla owiec. Teraz w otulinach dużych miast, w dużych miastach powstaje coraz więcej stadnin, więc coraz łatwiej jest o obornik koński. Obornik, który pochodzi od zwierząt, które są hodowane do celów rekreacyjnych, które nie są intensywnie karmione, nie są intensywnie szprycowane różnego rodzaju antybiotykami, a są w poszanowaniu dobrostanu tych zwierząt hodowane, jak powiedziałem, do celów rekreacyjnych. I warto sięgać po obornik z gospodarstw ekologicznych, z gospodarstw takich, które szanują zwierzęta, które hodują je w takim dobrostanie tych zwierząt. Nie ma tak naprawdę często ofert obornika z możliwością transportu albo z załadowaniem, ale i to można ominąć. Można umówić się z okolicznym rolnikiem, że nam przywiezie przyczepkę jakiegoś obornika, sami pojedziemy, załadujemy szuflą czy widłami ten obornik na przyczepkę. Możemy porozumieć się, tak jak ja porozumiałem się, bardzo dziękuję mojemu sąsiadowi Darkowi, a w zasadzie jego żonie, że dał pick-upa i na tego pick-upa włożonego plandeką, na tę tylną część pick-upa włożonego plandeką narzuciliśmy obornik koński i przywieźliśmy tutaj do mnie. Ale nawet jeżeli zdecydowalibyście się chociażby na obornik koński, który jest lekki, załadować go do worków, takich grubych, foliowych, budowlanych worków i w bagażniku samochodu przywieźć. Dobrze jest, jeżeli obornik, który przywozicie do swojego ogrodu, jest słomiasty, jeżeli zawiera słomę, jeżeli zawiera podściółkę. Trochę mniejszy problem albo mniejsze wymaganie co do tego jest w przypadku obornika końskiego, który zawiera w sobie bardzo dużo takich nieprzetrawionych resztek roślinnych i tutaj nie ma konieczności dużej ilości dodania słomy, ale w przypadku krowiego, świńskiego czy koziego obornika warto dodać słomy, warto zabrać z tej obory, z tej hodowli owiec nie tylko same czyste odchody zwierząt, ale również podściółkę przemoczoną zarówno kałem, jak i moczem zwierząt. Dlaczego to jest istotne? Bo do dobrego procesu kompostowania, a o tym procesie zaraz powiem, bo kompostujemy obornik, potrzebne są składniki zielone i są składniki potrzebne brązowe. Te zielone to są odchody zwierząt. Zielone, które mają duży stosunek azotu do węgla, dużo mają azotu, a brązowe mają wyższy stosunek węgla do azotu. I zmieszane te składniki zielone i brązowe ze sobą dopiero dają dobry proces kompostowania, dopiero wtedy naprawdę zachodzi proces kompostowania, tak jak z kompostem. W kompoście też często powtarzamy zielone części i brązowe części ze sobą mieszane. W przypadku obornika jest to bardzo podobne, bo świeżego obornika nie stosujemy w ogrodach ekologicznych. Poddajemy go procesowi kompostowania. Zresztą nie tylko w ogrodach, coraz częściej także w rolnictwie ekologicznym zaleca się przekompostowanie obornika. Coraz częściej myśli się o tym, że przekompostowany obornik
jest równie cenny, co ten nieprzekompostowany obornik, a nawet troszeczkę lepszy, dlatego że tutaj już tworzy się życie, już tworzy się ta flora bakteryjna, już następuje proces mineralizacji. I obornik przekompostowany jest równie cenny, co świeży obornik. Co więcej, jedna taczka takiego przekompostowanego obornika nawozowo znaczy tyle samo, co dwie taczki świeżego obornika. Zobaczcie, jak dużo mniej trzeba potem rozwozić po ogrodzie obornika, jeśli poddamy go procesowi kompostowania. Azot, ta forma lotna azotu trochę się ulotni, ale pozostały azot zmineralizuje się do takiej postaci, która będzie łatwo przyswajalna dla roślin. Dlatego przekompostowany obornik można go o połowę mniej stosować niż świeżego obornika. To jest zaleta przekompostowanego obornika. Ponadto on nie będzie tak źle wpływał na ściąganie szkodników. Świeży obornik lubi ściągać szkodniki, albo szkodniki lubią świeży obornik. Choćby turkuć podjadek, który bardzo lubi taki świeży obornik rozłożony na naszych zagonach i rabatach i wtedy ściąga do tego świeżego obornika. Przekompostowany obornik nie ma tej cechy i szkodniki już tak chętnie do niego zaglądać nie będą. Obornik układamy na pryzmie albo w skrzyni kompostowej, tak jak ja to zrobiłem, żeby przebiegał proces kompostowania. Obornik zmieszany z tą słomą układamy na takiej pryzmie bądź w skrzyni kompostowej i okrywamy go plandeką. Okrycie plandeką jest istotne, dlatego że chodzi nam o to, żeby nie padał na niego deszcz, żeby nie zalewał go topniejący śnieg, bo do procesu kompostowania potrzebne jest powietrze. Oczywiście trochę wilgoci jest potrzebne, ale potrzebne jest powietrze. Mają zachodzić procesy tlenowe w tym oborniku, w związku z tym nie może być się zbyt mokry. Nie może ta woda padająca deszczowa albo topniejący śnieg wypierać cząstek powietrza z środka pryzmy, żeby nastąpiła tam beztlenowa fermentacja, żeby następowało gnicie. W związku z tym chronimy, rozkładając plandekę. Po pierwsze, to nam da to, że nie będzie za mokry taki obornik. Po drugie, że padający deszcz czy topniejący śnieg nie będzie wymywał tych cennych naszych składników pokarmowych do gleby, że on nie będzie się wyjaładał, że będzie taki, jakiego oczekujemy. Tak ułożony obornik bardzo szybko się nagrzeje. Mój po 3 dniach osiągnął temperaturę 53 stopni Celsjusza. I to nie koniec, ponieważ on nagrzeje się pewnie powyżej 70 stopni, ale może tylko 70, ale oborniki potrafią się nagrzewać do temperatury 70-75 stopni Celsjusza. To znak, że rozpoczął się proces kompostowania, że mikroorganizmy zaczęły swoją pracę w rozkładzie tej materii. To znak, że mikroorganizmy doskonale pracują w tym oborniku. Żeby pomóc w tym kompostowaniu, co jakiś czas, co 2-3 miesiące, można przerzucić taką pryzmę kompostową z takiej skrzyni do nowej skrzyni. Wtedy napowietrzymy, dodamy tego powietrza i jeszcze ten proces będzie zachodził szybciej. Ale jeżeli położycie to na zwykłej pryzmie, zrobicie pryzmę i okryjecie plandeką, nie martwcie się, nie ma potrzeby przerzucania. W końcu nie będą to jakieś wielkie ilości. Nie, ta pryzma nie będzie tak ciężka, tak duża, żeby obornik zagęszczał się na tyle, żeby nie dochodziło tam powietrze i nie dochodziło tam do procesów tlenowych kompostowania. Nie trzeba także w przypadku ogrodów stosować żadnych płyt betonowych, płyt obornikowych, żeby nie przesiąkała gnojówka do wód gruntowych i żeby wraz z tymi wodami gruntowymi chociażby azot nie płynął do naszych rzek czy fosfor i użyźniał nasze rzeki i jeziora. To nie są wielkie ilości. Takie płyty muszą stosować wielkie gospodarstwa, które mają bardzo dużo obornika. W przypadku małych, naszych małych ogrodów takie rozwiązania nie są konieczne.
Jak długo powinien kompostować się obornik? Ano, jeśli był świeży, to minimum rok. Jeśli kupiliście taki półroczny, zleżały, to kolejne pół roku. Ale od tego momentu wyjścia ze stajni, wyjścia z obory, to powinien minąć rok, zanim go zastosujemy. Żeby ten proces kompostowania przeszedł, dokończył się, żeby szkodniki już nie chciały do niego wchodzić, żeby ten proces mineralizacji pierwiastków nastąpił. Ten obornik powinien przypominać taką pulchną ziemię, mieć przyjemny zapach i przypominać pulchną ziemię, taką czarną ziemię. Wspaniały wówczas obornik możemy dać na nasze zagony i na rabaty ozdobne pod rośliny, które mają wysokie, bądź nazwijmy to średnio wysokie, wyższe zapotrzebowanie na azot. Nie wszystkie to są rośliny, ale sporo roślin tego potrzebuje. Nawożenia obornikiem, ściółkowania obornikiem naszych zagonów i naszych rabat. Rabaty angielskie czy warzywniki to miejsca, które będziemy stosowali nasz obornik naprzemiennie co drugi rok ze ściółkowaniem kompostu. Kładziemy po prostu warstwę, cienką warstwę takiego obornika 5-centymetrową w zupełności wystarczy na nasz zagon czy na naszą rabatę i mamy już dodatek, znakomity dodatek nawozu, żywego nawozu do naszych roślin. Ściółkujemy nim grządki z warzywami, jak powiedziałem o tym dużym i średnim zapotrzebowaniu na azot. Między innymi potrzebują takiego obornika kapusta, kalafior, seler, szparagi, tak, szparagi w uprawie wieloletniej, dynia, por, rabarbar, ogórek, pomidor czy kukurydza. Na rabatach ozdobnych za przekompostowany obornik wdzięczne będą na przykład róże, piwonie czy dalie. Nie zachęcam do ściółkowania obornikiem młodych drzewek owocowych, bo zawarty w nim azot da taki impuls do rozwoju zielonych pędów, zielonych liści kosztem kwitnienia i owocowania. W tym przypadku, w przypadku drzewek, młodych drzewek owocowych, lepiej zastosować kompost. Jeżeli macie duże zasoby obornika, stosujcie go i jesienią, i wiosną. A jeżeli macie ograniczone ilości, stosujcie go raczej jesienią niż wiosną. Teraz rozkładając na naszych zagonach, gleba jest jeszcze nagrzana, powietrze jest chłodne, dni są coraz chłodniejsze. Układając taką warstwę obornika, zatrzymujemy to ciepło w glebie. Nie pozwalamy, żeby tak szybko stygła nam gleba. Taką troszeczkę kołderkę kładziemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przez zimę ten obornik w sposób naturalny, dzięki mikroorganizmom, dzięki zwierzętom glebowym, zostanie wymieszany z tą wierzchnią warstwą gleby i będzie łatwiej przyswajalny, będzie łatwiej dostępny dla roślin. Więc obornik, jeśli macie dużo, stosujcie wiosną, jesienią, jeśli potrzeba, także można dorzucić latem, ale jeśli macie go ograniczoną ilość, a ja nie mam nieograniczonej ilości, stosuję go jesienią. Obornik w procesie kompostowania będzie opadał, nawet wypełniona pełna skrzynia. Za rok to będzie połowa przekompostowanego obornika, ale połowa znaczy tyle samo, co całość skrzyni kompostowej. Pamiętacie, jedna taczka przekompostowanego obornika to wartość nawozowa, to taka sama, co dwóch taczek świeżego obornika, a ileż zalet, a ileż korzyści dla przyrody i dla naszych ogrodów z przekompostowania obornika. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Szukajcie w okolicy stadni, szukajcie w okolicy możliwości przywiezienia obornika większej ilości, a jak nie, to w workach przywoźcie do swojego ogrodu i kompostujcie i używajcie. Do zobaczenia.